Łukasz! 50 godzin już jesteśmy zamknięci w więzieniu FNAF Security Breach i musimy coś z tym zrobić. Ile? 50 godzin? No stary, już ponad 2 dni i jest tutaj cały czas ciemno, co oznacza, że jesteśmy zamknięci w jakimś podziemiu. Nawet nie. W sumie nie wiem do końca, ile czasu tutaj mija. Przecież my więcej życia spędzimy w więzieniu niż normalnie. Co tak, jest? To jest, słuchaj, przerąbane. Kraty? Krat przecież nie wyrwiemy, ja się tutaj nie mieszczę nawet. Zresztą boję się wystawiać ręki. No właśnie, dlaczego jest ciemno wszędzie? No nie wiem, stary, to jest jakaś jaskinia. Kurde, nie wiem, co to jest. To może jest jakaś opuszczona nawet fabryka zabawek albo coś takiego. Tak mi się przynajmniej wydaje. Od czego w ogóle możemy zacząć, żeby się stąd wydostać? Na pewno przeszukanie celi. To się robi zawsze w więzieniu, żeby się wydostać z niego. Więc pomóżcie nam łapką i subskrypcją, bo codziennie o 18 wrzucamy filmy. A jak jesteśmy gdzieś zamknięci 50 godzin, to wtedy nie jesteśmy w stanie dla was nagrywać daily, więc pomóżcie nam, proszę. Co jest? Zgasło światło. Ernest, coś znalazłem. Łukasz, włączyłeś coś! Co ty? Łukasz, co ty odpaliłeś? Co ty odpaliłeś? Zobacz! Ktoś jest z latarką! Halo, pomocy! Jesteśmy tu zamknięci! Proszę nam pomóc! Wypuść nas! Ej, czemu się nie odsyła? Co jest? Czy ta latarka zgasła? Zgasła! O! Co to jest? Co to... Przecież... Co to jest za dziwny stwór? Kurde! Czekaj, czekaj, czekaj! Stary, tutaj jest lampa! Zapal ją! O! O! A! Tak, to go odstrasza, to go odstrasza! Zniknął! Dobra, wiemy jedno, mordo! O nie! Boże, uważaj, odsuń się! O nie, o nie, o nie! Wiemy jedno, że to nie jest człowiek, na pewno. Tak, to jest jakaś zabawka! Ale wsadził łeb głęboko. O nie, to jest jedna z zabawek w Now Security Breach, to jest przecież Chica! Dobra, czyli on jest tutaj strażnikiem. Mam nadzieję, że nie ma innych animatroników, bo wtedy mamy przerąbane, ale wiemy jedno, on nie może wchodzić do pokoi. Czy on przywołuje innych? Tak, to samo pomyślałem i my przywołaliśmy wcześniej jego, klikając ten przycisk. Pojawi się druga postać, musimy stąd uciec. Mówię ci serio i to jak najszybciej, nie ma czasu się zastanawiać. Stary, przeszukujemy cele. Wszystkie jakieś pudła i tak dalej odstawiamy od ścian. Może jest dziura, wyjście. Dziura pod dywanem. Tak, dziura musi być, stary, pod dywanem, zawsze jest. No dobra, może jest plama, jest tak. Plama, ale nie ma dziury. Gdzie jest wyjście, normalnie, gdzie by było? Za tym? Nie. Nie mam, stary. Tutaj, co tutaj tu sobie jest? Zjedzę kartą. O! Ale ciężko, tak. Tutaj, Łukasz, jest tylko jedno wyjście z tej celi i musimy go wykorzystać, ale... On zobaczył to. On zobaczył to, że mamy wyjście. Hej, czekaj. Teraz. Dawaj, Łukasz, szybko, że nie podglądał, kiedy stąd wyjdziemy. I tak wie, ale nie wie, kiedy będziemy planować ucieczkę, prawda? Jeszcze jedno. Dobra, 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 dobra. Stary, tutaj mamy jeszcze jedną tablicę. Okej. Chłopaki. O! Ej, on nie! On jest tutaj! On jest tutaj! Dobra, jesteśmy zamknięci w bunkrze w NAF Security Breach! Ale przynajmniej tutaj nas nie widzi. Pytanie, czy on poszedł teraz na około. Przywołaj go przyciskiem, przyjdzie tu, my uciekniemy tędy wtedy. To jest dobry plan. Dawaj, ja otworzę. Otwórz, otwórz, czekaj. Łukasz, szybko! On tutaj będzie za 15 sekund! Wychodź, wychodź, wychodź! Dobra, mamy po 7 sekund na osobę! Ej, no... A ja? Idź przodu, dawaj, dawaj, dawaj! Ja wezmę. Wychodź, wychodź! Szybko, szybko! Idzie, 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 chłopaki! Leci, leci, leci. Zasłaniam od nas, żeby nie wiedział. Idź do więzienia. Zaraz zobaczysz, że nas nie ma. Sam jest jasno, on nie może tam wchodzić. Nie może tam wejść. Ej, a co jeżeli go zamkniemy tam zaraz? Jeżeli ale tam... nie, no to musimy zamknąć. Ale on tam nie wejdzie, bo tam jest zapalone światło. O kurde. Musielibyśmy zgasić światło i dopiero go naprowadzić. To jest dobra myśl. Kto idzie? Freddy, to jest Freddy. Tak, ale nie widział nas przez. Freddy jest dobry! Freddy jest dobry? Freddy. On ma nadal formę zabawki teraz. Patrz, on się kręci. Zobaczcie, co robi. Helikopter, on ma kamery w oczach i próbuje nas wychwycić z światła. Skanuje. Skanuje wszystko. Tak, dlatego zakryj się ścianą. Patrz, nie zeskanuje ściany chodzące. Ja idę za Ernestem. Ej, może Freddy nam to pomoże. Jak go włączyć, chłopaki? Chodź. Nie trzeba. Co? Do niego podejść i udać mu serce. Serce? Tak. Baterie, mordo. A co innego? Baterie. Muszą być gdzieś tam, gdzie jest ten chicken. Niech go tu z wami.
Rzućmy coś w więzieniu, żeby myślał, że tam jest stary. Wiesz, co musimy zrobić? Musimy mieć coś, co pozwoli nam otwierać kraty, żebyśmy mieli dwie drogi ucieczki, stary. Kombinerki musimy znaleźć. Tutaj, na tej... Ej, co robimy? On przecież za 5 sekund nas znajdzie po prostu tutaj. Musimy podejść bliżej i schować się za tyktą, żeby przeszedł obok nas. Tam obok niego? Cała trójka. Ale to jest ryzykowne. Dobra, ale to jest jedyna szansa, bo on musi strzec baterii do Freddy'ego, skoro Freddy nam pomaga. W tym układzie czekam, aż się obróci i biegniemy. Jak najciszej potrafimy. Dobra. Tutaj jest jakaś zasłona, może gdzieś tutaj są rzeczy. Tu idzie. Rzucę coś w tamtą stronę. Już jeszcze. Chodźmy za nią. Panowie, wszyscy szybko tutaj. Dobra, jesteśmy w miarę bezpieczni. Tutaj są podpisane rzeczy. Musimy zobaczyć baterię albo coś w tym stylu. Sprzęt! Tak, sprzęt! To tutaj. Dobra, uwaga. Jakakolwiek bateria... To było łatwiejsze niż myślałem. To jest bateria gigantyczna do FNAF-a. Tu chodź, rzucę zapalniczkę, że poszedł tam naprawdę daleko. Dobra. Stoi tam i patrzy, ale nie patrzy na nas. Zrobi jakąś dziwną pozę. Czekaj. Dołem, od stóp. Dołem, spojrzę, gdzie jest. Cały czas tam stoi. Co my mamy zrobić? Rzucę za zasłonę, dosłownie tak wyrzucę na ślepaka. Trzymaj to ciągle. Ej, on wyłączył światło w naszej celi, tam już nie jest bezpiecznie. Jest tam. Ej, dobra, szybko, do FNAF-a. Idziemy. On jest tu rozpinany, da się włożyć baterię. Dobra, uwaga. Czekajcie. Ty, on się uruchamia! Nie mogę wam się uwolnić, lecz przyda się wam do tego specjalne narzędzie. Co? Weźcie ode mnie kombinerki. Gdzie te kombinerki niby? Mam je w rękawie, wy to nie jest. Co? Tu są! O, bierz. Dzięki, Freddy. Jak mamy się stąd wydostać? Spróbujcie rozciąć nimi łańcuch. Co? Też gdy to się nie uda, będziecie potrzebować klucza z pleców. Nie, faktycznie, kraty możemy tym przeciąć, ale te łańcuchy są po prostu niezniszczalne. Musimy mieć klucz, a klucz ma Chica, czyli... która chyba coś przeczuwa powoli. Wracamy do naszej celi, szybko. To rzeczywiście nie działa? Może przednie je kawę. Nie. Ej, on tu z powrotem zamknął, to po pierwsze. Po drugie jest tutaj, musimy zapalić światło, żeby nie wszedł. On to odłączył! Szybko! Tutaj, tu! Łukasz, on zaraz odłączył kratę! Tu! Szybko! Już zaraz! O! Dobra! Ej, to było skomplikowane. Jesteśmy bezpieczni na chwilę. Prawie nas złapał. Dobra, powiem wam tak. Jaki macie plan? Powiem tak, żeby on nie usłyszał. Musimy zgasić to światło, bo Freddy mówił, że on ma przyczepiony klucz do tej kłódki na plecach. Co chińskie na wszystko. A jak się naszczeka na niego, czy coś to działa, czy nie? Spróbuj. Czekaj. Nie, bo mnie złapie, jak będę... To dawaj, spróbuj. Nie działa. My tutaj uciekamy z powrotem teraz tym przejściem. Let's go, uciekamy szybko. Ja przychodzę. I teraz gasimy światło, my stajemy w tym kącie i jak on tu wejdzie, to prosto w świetle stanie i wtedy powinien się popsuć albo przynajmniej go to unieruchomić. O tak. Wtedy przywołamy go tym po prostu. To najpierw go przywołamy. To otwórzcie, rozwal kraty kombinerkami. Tak, dobra, rozwal kraty, on będzie myślał, że coś jest nie tak tutaj. Okej, okay, uwaga, tu. O nie, to nic. Naciskam już matką, szybko, tutaj.
Jest tu teraz! O! O, może on zobaczył kraty? Czekaj, kieruję na niego. Jesteś gotowy? Czekaj, niech stanie. Niech stanie. Niech będzie jak najbliżej światła. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Teraz! O! O! Jest! Jest! Jest pokonany! Pokonany! Bierzemy to! Dobra, szybko! Gotowe światło powinno zatrzymać na chwilę. Patrz! Ernest! Co? To jest ten klucz? Dobra. Słuchajcie. Zaświeć tutaj. Udało się, udało się. Dzięki Freddy, dzięki mordeczko. Naprawdę Freddy, jesteś najlepszy. Łukasz, tutaj jest podłączenie do tego. Ej, tam się nie pali światło. On idzie. Jak to się wolno otwiera? O nie. Dobra, jeszcze na przejście. Dobra, szybko, szybko. Chodź, uciekamy, uciekamy jak najdalej.